Dzień dobry, kochani. Dzisiaj mamy bardzo, bardzo deszczowy dzień. O, taki. Słuchajcie, skóra schodzi mi z nosa, tu mi z czoła schodzi, patrzcie, co mi się robi. Jakbym miała jakieś problemy skórne. No niestety, no tak jest. Ja jestem już w ciuchach, żeby nie było, a szlafrok sobie narzucam, bo lubię, nie? Dzisiaj nie mam planów na inne wychodzenie. Żadne, więc będę się tylko szykować. O, tutaj cała familia da to, idę stąd. Nie, twój interes, Bambu. Taki żarcik. Oczywiście, zaraz umyję łeba. I co? Pomaluję się, żeby tak nie straszyć, ale nie będę jakoś tam specjalnie stroiła, tylko mam tą koszulkę i w niej raczej zostanę i w dresach. Domowy dzień. Muszę pozbierać pranie, wstawić pranie i tak dalej, porobić. A miałam wam pokazać torta, ale ciocia wczoraj zrobiła torta dla Rasela, żeby wcześniej, po prostu wcześniej, dwa tygodnie do piątego. O, Raselek miał wczoraj mały akcydent i tutaj ma taki plaster, widzicie to? To jest krew. Spadłem na kamienia. Spadłeś na kamienia, no. I na ulicy. No, i na ulicy. Teraz idzie do babci i bolało go wczoraj. Aha, no i z tym tortem miałam powiedzieć, ale nie, później, pa! Później wam pokażę, tam teraz jest naprawdę cała familia w kuchni. Także do zobaczenia w następnym łączeniu, busiaczki. Mi się zrobił już żarełko. Jajeczka zapiekane, zobaczcie, jakie piękności. No, sam robiłem, nie? No sam. Dlatego takie piękności. Sugerujesz coś? No, to dobrze. To nakładaj. A ja idę, patrzcie, jak mi schodzi ta skóra. Ja bym... O. Masakra. To mi do włosów wchodzi. Najpierw dzisiaj robimy sobie dzień maseczkowy. Najpierw z tonikiem, to Simply zrobiliśmy sobie te płachty. A teraz robimy sobie taką. To z Balea, nie? Tak, wiemy. Niestety w Niemczech tylko jest tam. No właśnie, robimy sobie maseczki. I zobaczymy. Tam masz jeszcze, nie? Tak. No, to najwyżej nagramy któregoś jeszcze razu, a jak nie, to ja zrobię na pewno dla was. Jaką? Taką? Przedtem już taką robiłam. No. Oczyszczająca. Oczyszczająca. Peelingująca. Coś jak skrob, nie? Skroba. No, jak ta już była użyta. I ściąga się żelowa jeszcze, nie? A teraz taką robimy. To jest przeciwzmarszczkowa, nie? I ujędrniająca. Dokładnie. Także... Działamy. Działamy. Dobra, my już... Chodź tu bliżej trochę. No to tak, widzisz. Aha, tak. Już jesteśmy piękne. Znaczy jak zmyjemy. No fajnie się, śmiesznie wygląda, nie? No, no. Ciocia szybciej nałożyła, ja dopiero teraz, także już trochę ci wsiąkła się, nie? Tak. A ja mam taką jeszcze więcej. No. Także siedzimy sobie, a jeszcze teraz... Kuzik, jak siedzimy i się bawimy, to jeszcze nam coś przyniosę. Idę tutaj, o, pranie się akurat skończyło, super. Aha, jeszcze się nie otworzy. Sobie zrobimy, maski na dłoń. Sobie zrobimy, takie kupiłam, będzie, to pierwszy raz testuję, nie robiłam tego. Czekajcie, ja pokażę wam. To jest... Kurde! Myślę, że maski wkładam. Ale nie takie! Myślę, maski. Ale... Dirk. He say... Masken dann. Hat auch angezogen Maske. But not like that. Co masz? Ein Kosmetikbuch. Czemu? Nicht abwaschen. A, Rejka. O, no. Także... Ja nie mam na ręce. Co nie masz na ręce? No ma. Teraz już masz. Już będziemy czytać. 20-30 minut. Siedzimy sobie, nakładamy. I to jest, zaraz wam powiem, nawilżająca do suchych dłoni.
Ile? Nie, tam 10 minut. Tam 10 minut. A, ten minut. Na ręce 30. No. Trzeba chyba 2 godziny. To wyschnie, to jest ekstrakt z brzoskwini i ciabatę. Pozdrawiam. Uciekł ci piesek. Bo go męczysz. To niestety. Cio! On udaje. Pokaż, jak udajesz. Się tutaj mlnęłam, jak widzicie, ulizana, ale to nie z włosy mam mokre, już nie czekałam, aż mi wyschną, ja chciałam używać dzisiaj suszarki. Właśnie nagraliśmy dla was, ha, zakupione u babci. Mam nadzieję, że wam się spodoba odcinek. Niedługo będzie na kanale, zapraszam serdecznie. A teraz idę zobaczyć, czy goście, kiedy goście przyjdą, czy ktoś tam mnie napisał. I co, no i do zobaczenia później. A dzisiaj taki misiu nam zaserwował obiadek, bo niedziela, nie? Czyli szlachta się bawi, a jeden w kuchni stoi. Nie, żartuję. Misiu nam zrobił. Także wcinamy sobie. Są już goście, później będzie tort, który wam również pokażę. Później, przed krojeniem. A taki torcik ma. Ciocia zrobiła dla Rasola przedurodzinowy. Ej, cicho! Cicho bądź się, bo zaraz psem poszczuje. To taki żart. Blaki nawet nie ma go, a tam leży. Także, o, taki ładny. Taki pierwszy. A depnę ci na nogę, nie masz skrypek. Wariują. Kto chciał tą kawę i taką? Już Misiek ci pomagam. No także teraz kawa i będzie ciacho. A Razel będzie miał 2 torty. Cała rodzina gada, bawi się, a Misiu co robi? Nie ma mnie. Zobacz, kto dzwoni. A tamte sobie uczą się coś tam. Kto to? Wiecie, kto zadzwonił do mnie? Russell z domowego. I mnie zrobił w bamboko. Nawet nie poznałam, że dzwoni do mnie mój własny numer. Ja dzwoniłem do mamy. No. A tutaj są uważaj, bardzo gorące. Bakłażany. Teraz już ostatnia obróbka. 15, 20 parę minut jeszcze. Trochę dolewam sosu. O, tu zostało. Są 2 blachy. Tu już dolałam. Idzie do piekarnika. Dziękuję wam ślicznie za uwagę, za wspaniały dzień z wami. Zawsze jest wspaniale, jak przychodzicie do mnie i oglądacie. Mam nadzieję, że wybaczycie mi brak tej obecności. Obiecuję, że jak tylko będę znowu sama, będę na bieżąco oglądać filmiki jak wcześniej. Niestety nie będę miała możliwości obejrzenia tych waszych wszystkich filmów. Bo bym musiała przez miesiąc chyba oglądać, ale raz na jakiś czas postaram się wrócić do nich, ale ten bieżący będę oglądać. Słuchajcie, świetnie wygląda to, nie wiem czy zobaczycie. Słońce się tam przebija, pada i te chmury tak idą, ładny widok. Musiałam wam pokazać. Na komentarze odpowiem również jak wszyscy. Staram się chociaż 2-3 odpowiedzieć przed samym snem, ale jest was tak dużo, jesteście tak wspaniali, coraz więcej was przychodzi do mnie. Jestem bardzo szczęśliwa, bardzo uradowana. Dziękuję wam wszystkim za wszystko, za to, że jesteście, wspieracie mnie, że lubicie mnie po prostu taka, jaka jestem. Za to, że jestem trochę świernięta, trochę jakaś tam, nie wiem, nie potrafię się wysłowić i przekręcam słowa, ale wy nie oceniacie mnie. Są, co oceniają, ale po prostu tego nie rozumieją. Chcą... może nie lubią takich osób, po prostu. Nie, ja w tym momencie nie mogę nic powiedzieć złego na inne osoby, bo bym ja oceniała. Także dziękuję ślicznie wszystkim za to, że jesteście. Pozdrawiam, do następnego. Pa, pa.